Wiki Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania drugiej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego z okresu okupacji w Warszawie, który był wtedy kilkunastoletnim chłopcem z Żoliborza. Wojna się zakończyła, ale nie zakończyła się gehenna spowodowana wojną. Brak jedzenia, brak leków, brak lekarza, cała masa wyszczerbionych, powiedzmy, znajomości, bo ludzie zostali pozabijani. Nawet ranni ginęli z tej racji, że nie było pomocy. No ale my chłopacy to nie bardzo się tym przejmowaliśmy. Przejmowaliśmy się czym innym. Jak się dobrać do tych miejsc, gdzie żołnierze walczyli. No więc zaczęliśmy tam podchodzić do linii okopów. A to było na wysokości właśnie akurat tego AWF-u, dawnego CIF-u, późniejszego AWF-u, tak, na Bielanach, przez Las Bielański, aż tam do Wisły, bo to był najbliższy teren. No i zaczęliśmy chodzić, patrzeć, tam jest i broń, i amunicja, i granaty, czego tam nie było. I cała masa, powiedzmy, takiego żołnierskiego wyposażenia, koce, płaszcze, wszystko, menażki, nie menażki. No nas to zainteresowało. Zaczęliśmy zbierać broń i tam znaleźliśmy parę takich schronów, które mieli żołnierze i tam je to wszystko chować. Chcieliśmy to później pozabierać. Zabraliśmy trochę kocy, trochę tych płaszczy do domu, także może się przydadzą. Jedzenia nie było w ogóle. Ale nas najbardziej interesowało co innego w danym momencie. Zaczęliśmy zbierać, a to były całe skrzynki zapalników do granatów ręcznych. No i była cała uciecha, jeżeli takim, powiedzmy, zapalnikiem odbezpieczonym rzuciłeś, on ci wybuchał. Huku dużo. Na dobrą sprawę, na pewno były jakieś zagrożenia odłamkami tego, powiedzmy, zapalnika, ale my się tym nie przejmowaliśmy. Dla nas to było najważniejsze, że to huk i mogliśmy to robić. Tak zbieraliśmy. No, dość szybko pojawili się niemieccy żołnierze, którzy nas pogonili tam porządnie i sami zaczęli zbierać broń, która tam była. No rzecz jasna, dobrali się do tych, powiedzmy, schronów, gdzie my chowaliśmy tą broń, a przeróżna była. Od karabinów, powiedzmy, pistoletów, do jakichś tam karabinów maszynowych, prawda. Wszystko to pozabierali i zabronili chodzić. No ale chłopakom to trudno jest, powiedzmy, zabronić czegokolwiek, jeśli chcą psocić. My zaczęliśmy tam jednak chodzić. No Niemcy stworzyli tam całą sieć patroli, które chroniły ten rejon. My się tam podkradaliśmy i zaczęliśmy zbierać amunicję. Amunicję do karabinów, z której zaczęliśmy robić sobie fugasy. Fugas to taki środek wybuchowy, który, powiedzmy, powoduje dość duży huk i na pewno zniszczenie, jeśli jest akurat w takim obiekcie. My robiliśmy to tak, że rozbieraliśmy naboje karabinowe, proch wysypywaliśmy do butelki, butelkę w taką jakąś jamę ziemną, ścieżka prochowa, zapalało się, my uciekaliśmy trochę dalej, kładliśmy się na ziemię, czekaliśmy na wybuch i był wybuch, potężny wybuch, prawda, ale radocha nieprzeciętna dla chłopaków. No ale ta radocha się skończyła dość szybko. Skończyła się dlatego, że pojawiły się ogłoszenia o obowiązkowym zdaniu wszelkiej broni i wszelkiego wyposażenia wojskowego do komisariatów. My tam mieliśmy parę karabinów schowanych gdzieś, tak, jakieś tam pistolety, trochę właśnie w domu tych płaszczy, kocy, trochę menażek, jeszcze czegoś tam.
No ale nie decydowaliśmy się oddać, ale wiedzieliśmy, bo tam było zagrożenie, że nie oddanie, a znalezienie grozi karą śmierci. Więc zaczęliśmy to chować. Ale okazało się, że zanim my to pochowaliśmy, to ci starsi, tam gdzie mogli to znaleźć, jak my trzymaliśmy, sami już pochowali. Gdzie? Tylko oni wiedzieli, my nie. No i w ślad za tym zaczęła się okupacyjna jesień i zbliżająca się zima. Wojna się skończyła, strzelania nie ma, jeść nie ma co, palić nie ma czym, kupić nie ma i za co i gdzie. No, bieda niesamowita. Tych maluchów naszych, prawda, jedno przecież miało kilka miesięcy, najmłodsze. Matka karmiła jakąś taką papką z mąki. My byliśmy cały czas głodni. No i ojciec zdecydował, że chyba zaczniemy chodzić do pobliskich miejscowości za znalezienia coś do jedzenia. I zaczęliśmy chodzić tam w kierunku Łomianek i stamtąd przynosiliśmy z ojcem trochę kartofli, jakąś kapustę, trochę marchwi, tam jeszcze czegoś. Po prostu braliśmy to z pól, co było. Albo podkradaliśmy, albo zbieraliśmy to, co pozostało, gdy już ktoś, może właściciel, zebrał to wszystko. To było całe zaopatrzenie w żywność, nic więcej. Zaczął się zbliżać październik, zaczęła się zbliżać zima. No i narastać zaczęła potrzeba gromadzenia opału na zimę, no bo coś z tym fantem trzeba zrobić. Węgla przecież nie było. Nie było go w sprzedaży i nie było, nawet gdyby był za co kupić. Ojciec nie pracował, bo nie miał możliwości. Ten cały obszar CIF-u, czyli Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, był ogrodzony, o czym ja wcześniej mówiłem, takim wysokim, chyba na jakieś 2 metry, grubym parkanem z desek takich grubych i to tak bardzo ściśle powiązanych, że tam nawet szpary nie było. No rzecz jasna, to był łakomy kąsek jako opał. No zanim my się, powiedzmy, zdecydowaliśmy tam iść i trochę gdzieś podkraść tego, okazało się, że inni już to zaczęli robić. No udało mi się tam tych parę desek gdzieś wyrwać z tego wszystkiego, przytaskać do domu, gdy poszedłem następny raz, to już nie było co, bo już wszystko było rozkradzione. No ale tych parę desek to przecież nie zamykało problemu. Z chłopakami zdecydowaliśmy, że pościągamy z Lasu Bielańskiego te pościnane wierzchołki drzew, gałęzie, które pospadały, były pościnane odłamkami, prawda, szrapneli czy pocisków w czasie walki. Tego się nazbierało sporo, no, ale okazało się, że to jest niedostateczne. To wszystko tam trzymałem w takiej komórce z ojcem wspólnie, prawda, bo mieliśmy taką komórkę na zewnątrz, na podwórku. Zdawało mi się, że to jest dużo, ale okazało się, że to jest bardzo mało, bo zima to jest jednak parę miesięcy, a tego było, no. Ale na początkowo to było. No i zaczęło się najbardziej groźne, to, że ta zima zaczęła dawać sobie znać. Znaczy zaczęło być zimno i nawet bardzo zimno. Te nasze wypady z ojcem, potem płody rolne, tak, już przemieściły się daleko aż do Młocin. I nawet jeszcze dalej, aż tam w kierunku Łomianek, bo okazało się, że takich chętnych jak my było bardzo wielu i trudno było znaleźć coś, co by się nadawało do jedzenia. No, chodziliśmy nawet i 10 kilometrów tam pod Łomianki, żeby coś znaleźć. Najczęściej kradliśmy z pól to, co było niezebrane i się przynosiło, ale tego było coraz mniej i coraz trudniej dostępne. W tej sytuacji ojciec zdecydował, że może mu się uda
pojechać gdzieś na wieś z tymi kocami, z tymi płaszczami wojskowymi i wymieni na coś do jedzenia. Zbierał się z tym, po pewnym czasie gdzieś tam pojechał, prawda, nie wiem czym, nie wiem jak, ale wiem, że pojechał, chyba jakąś furmanką. Tak? Nie było go parę dni, wrócił. No, a zima już zaczęła dawać się mocnowe znaki. Gdy wrócił, przywiózł trochę jakiejś mąki, jakiejś kaszy, jakiegoś tam czegoś, jakiś kawałek słoniny i trochę kartofle. Te kartofle to były takie jak kamienie. Po prostu były zmarzłe. Co nie przeszkodziło, że zjęliśmy je do ostatniej, powiedzmy, kruszyny. No i weszliśmy w okres tej niesamowitej zimy. I tu byłem świadkiem bardzo przykrego doświadczenia i bardzo przykrego zjawiska. Korzystali z tej sytuacji, że nie było opału. Ci chłopi z podwarszawskich wsi przyjeżdżali furmankami z takimi wiązkami powiązanego drzewa i sprzedawali to za grube pieniądze, prawda, i zbierali. I akurat w pobliżu tam domu, gdzie ja byłem, taka furmanka stała, ten gość sprzedawał to drzewo, tam jedni kupowali jedno, inni więcej tych pęczków, no i poszedł taki jeden, powiedzmy, mężczyzna, on mieszkał tam w pobliżu, wiedzieliśmy, że on jest chory, nazywaliśmy go gruźlikiem, bo rzeczywiście był chory na gruźlicę i mieszkał sam. No i chciał kupić, no bo był w sytuacji bez wyjścia. Tam. No okazało się, że to, co posiadał tych pieniążków, było stanowczo za mało. Tam. Nie wiem, coś, jakieś rozmowy były między tym sprzedającym a nim. W końcu usłyszeliśmy, jak ten sprzedający mówi: jak nie masz na drzewo, to zdychaj. No, to było już coś nowego w tym wszystkim, prawda? Ten mężczyzna odszedł, nie kupił tego drzewa, no bo mu nie sprzeda. I rzeczywiście po paru dniach ten gruźlik zmarł. A my wyszliśmy w okres zimy. No, bardzo przykry okres. Głodno, chłodno, chociaż na miejscu. Żeby oszczędzić opał, przestali rodzice palić w kuchni i w piecu, bo to był takie jednopokojowe, kuchnia i jednopokojowe mieszkanie. Gdzieś ojciec wynalazł taką kuchnię, znaczy nie kuchnię, piecyk, zwany kozą, postawili na środku, rurę wyprowadzili przez okno i tylko tam palili. I to raz dziennie. To od piecyka było ciepło, od rury było ciepło, a na wierzchu matka, jeśli miała co, to pitrasiła. Tam najczęściej to taki klej z mąki, prawda, który był naszym jedynym jedzeniem i to najczęściej raz dziennie. Otulali nas, co tylko można było. No rzecz jasna, ja z tą swoją farajną coraz mniej się spotykałem, no bo ja nie było możliwości. Kiedyś udało mi się zobaczyć królika chycającego po ulicy. Pogoniłem za nim, złapałem go i zabiłem, przyniosłem do domu. Frajda niesamowita, bo dla tych dzieciaków cały czas piszczących z głodu, matka tam coś ugotowała i po kawałeczku im dawała do jedzenia. To trwało i wystarczyło na parę dni. Gdzieś chyba już w nowym roku ojciec został zatrudniony jakiegoś faceta tam jakoś jako pomocnik do czegoś, ale nie płacili mu, tylko płodach rolnych, trochę ziemniaków, trochę czegoś tam jeszcze za robotę otrzymywał i przynosił. No, niby luksus, poprawiło się, ale to nie na wiele. Trwało to, powiedzmy, chyba miesiąc czy dwa. I przestał pracować, nie wiem, czy dlatego, że tamten go nie chciał zatrudnić już dalej, czy już nie było roboty, w każdym razie przestał. I wróciliśmy do stanu wyjściowego. Gdzieś na samą wiosnę, chyba gdzieś około kwietnia,
ojciec został zatrudniony w takiej firmie prywatnej, hydrauliczno-ślusarskiej. O ile ja pamiętam, chyba nazwisko tego właściciela Sobolewski. I wykonywali jakieś prace, zapewnie remontowe albo jakieś inne, na lotnisku na Okęciu. No i za tą pracę otrzymywali parę groszy i deputat w postaci produktów rolnych. No trochę to złagodziło, powiedzmy, ten nasz głód, ten nasz niedostatek, ale to wszystko było mało, ale już coś było. No ale nie trwało to długo. 2 maja 40 roku ojciec został rozstrzelany na Okęciu, podobno za jakiś sabotaż. Poinformowała nas o tym jakaś pani, nie wiem kto to był, zapewne żona któregoś z tych pracowników, którzy tam byli. No i skończyło się dorado. Wiem tylko, że ta pani chyba w parę dni później przyszła jeszcze i matce wręczyła jakieś pieniądze. Podobno ci pracownicy całej tej ekipy, gdzie ojciec tam był, zrobili jakąś rzutkę, prawda? I ona przyniosła i dała matce te pieniądze. Musiało tego być niezbyt wiele, tak? Bo dość szybko odczuliśmy naprawdę coraz bardziej przykrą sytuację. Nas 6, ja najstarszy, matka nie pracująca nigdzie. Pracy wówczas nie było, no a coś trzeba było robić. Postanowiłem pójść do pracy do ogrodnika. No, ogrodnik mnie przyjął do takich prac różnych pomocniczych. W zamian dostałem trochę warzyw, które przyniosłem do domu. Okazało się, że to było naprawdę niewiele, a roboty sporo. No to co? Wpadłem na pomysł, żeby pójść do hali Marymąckiej. To przy ulicy Słowackiego. Ona dotychczas jest ta hala, prawda? No, tam zaczął się handel właśnie. Zresztą on się odradzał tak pomału, ale w tej hali był handel szczególnie właśnie tymi płodami rolnymi, bo to było najbardziej wówczas powiedzmy potrzebne. I chodziłem, pytałem, czy by mnie nie zatrudnili, ja będę im sprzątał, jak się skończy wszystko, ale żeby mi pozwolili resztki tego, co będzie, prawda, zabrać do domu. No i paru tych sprzedających wyraziło zgodę. To ja tam cały czas z nimi byłem, tam robiłem różne porządki. Jak się wszystko skończyło, to ja robiłem porządki generalne. Co można było, to przynosiłem do domu. Niewiele tego było, no ale trochę było. Nieraz udało mi się tam, jak oni nie widzieli, 1, 2, czy 3 kartofle do kieszeni schować, które później przyniosłem. I to tak było. No ale były i takie okresy, że nic się nie znalazło. No było, przykro o tym mówić, ale tak, że ja wówczas nie miałem innego wyjścia, to kradłem koniom owies z tych torb, jak one jadły. Brałem parę garstek tego owsa do kieszeni, wracałem do domu i matka ten owies rozgotowywała i to było całe nasze jedzenie. No, było bardzo przykro. Cała nasza gromada chłopaków zaczęła się pomału skrzykiwać. No i zaczęliśmy tworzyć taką dość, powiedzmy, zgraną szajkę, która nie była niczym innym, a taką bandą chłopaków, prawda? Która narzucała swoją wolę, swój sposób bycia i wszystko inne innym. W ramach tego staraliśmy się sobie wzajemnie pomóc. No, sprowadzało się to do tego, że zaczęliśmy organizować różne kradzieże w różnych miejscach i w różnym czasie. Wpadliśmy na pomysł, że przecież jeśli można pokraść, to można to zrobić i na kolei. A to było o tyle łatwe, że od dworca gdańskiego poprzez Powązki
tam poprzednio, to zresztą teraz się nazywa ta osada Piaski, tu wzdłuż ulicy Marymąckiej, przed budynkami, a wzdłuż szosy tej Marymąckiej, przebiegała linia kolejowa, dostarczająca powiedzmy i węgiel, i wszystko inne na potrzeby zarówno tego cyfru dawnego, obecnie Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie stacjonowali Niemcy, wielki garnizon, i nieco dalej lotniska, które było pod Młocinami. Tam przywozili raz albo dwa razy dziennie po 2-3 wagony węgla i my postanowiliśmy ten węgiel kraść. Więc na tych Piaskach i tu w kierunku już powiedzmy Bielan, tam był taki bardzo rozległy las z drzew akacjowych. I przez ten las przejeżdżał ten pociąg, więc my tam się chowaliśmy, jak pociąg podjeżdżał, on jechał bardzo wolno tam. Wskakiwaliśmy na wagony i co udało się, rękoma ściągało się, już rzucało na zewnątrz, prawda, tego węgla, żeby go później zebrać. No później sobie ułatwiliśmy to w ten sposób, że się wczołgaliśmy na środek, znaczy na ten wagon, leżąc rzucało się, prawda, żeby było więcej. Początkowo to było dość łatwe, ale później Niemcy zaczęli chronić to wszystko i na każdym wagonie ustawiali powiedzmy wartownika z bronią. No ale i tak udawało się, on był z jednej strony, to my wskakiwaliśmy z drugiej, z tym, że strzelali bezpośrednio, paru chłopaków zostało tam zabitych, to już musieliśmy później z tego zrezygnować. Ten węgiel się zbierało, jak podjeżdżał do ulicy obecnie Podczaszyńskiego, zresztą ona się poprzednio też nazywała, przedłużenie Podleśnej, tak, to my się tam wyskakiwaliśmy z tych wagonów, wracaliśmy i zbieraliśmy do worka to, co zostało rzucone i sprzedawaliśmy. No chętnych do kupna było sporo. Rzecz jasna płacili nam tyle, ile płacili. Zapewne to było przynajmniej połowa wartości tego, co było na rynku, ale dla nas to i tak było już dużo. I to tak trwało dość długo, po parę miesięcy. No ale w końcu na tyle się zaostrzyła sytuacja, że Niemcy tak ograniczyli możliwość, powiedzmy, tego rabunku węgla, że musieliśmy się przerzucić na co innego. No na co? No, przerzuciliśmy się na kradzież z wagonów na Dworcu Gdańskim. Okazało się, że tam już takie są zorganizowane grupy nieco starszych, a i nas chętnie przyjęli, bo takich chłopak to się wszędzie wciśnie, prawda? No i wspólnie zaczęliśmy rabować te wagony. Było różnie. Raz trafialiśmy na żywność, raz na jakiś sprzęt. Wszystko, co było możliwe, to było rabowane i jakąś tam dolę otrzymywaliśmy. To, jeśli to żywność, to do własnego użytku, jeśli coś innego, staraliśmy się sprzedać. O. I to tak trwało dość długo. Rok 40. Zaczynał się rozwijać od handlu, a już najbardziej zaczął kwitnąć handel bimbrem. Okazało się, że prawie co drugi, trzeci czy piąty, nie wiem, dom, a w każdym razie bardzo liczne, wszędzie bimbrownie. Okazało się, że bimber był walutą wymienną w tym czasie i walutą płatniczą. Za niego można było dostać wszystko i nim załatwić też wszystko. No, ja nie umiałem bimbru robić i nie robiłem nigdy, ale się zorientowałem, że można ten bimber sprzedawać. Więc do tych, co zrobili, zwróciłem się, że ja mogę im to sprzedawać, rozwozić. No i na tym się skończyło, że mnie do tego zatrudnili. Początkowo w butelkach rozwoziłem do różnych miejsc, które wskazano adresy. Za to dostawałem
trochę forsy, a to już się zaczęło ruszać, już można było cokolwiek kupić, prawda? Do Warszawy zaczęli dowozić trochę różnych produktów spod warszawskich miejscowości. Szczególnie ci mieszkańcy spod warszawskich miejscowości, chłopi czy nie chłopi, nie wiem, ale w razie z furmankami. Także to już było lżej. No i tak przez pewien czas to trwało. Później z tym biblem trochę zacząłem robić inaczej. Już nie tylko rozwoziłem butelki, ale zacząłem handlować sam. Zarobiłem na tym wszystkim tyle, że no, mieliśmy trochę skromniutko, raz, nie raz, dwa razy dziennie, ale coś do zjedzenia. No ale to była, powiedzmy, sytuacja, gdzie ja jako młody chłopak chodzący w życie uczyłem się wszystkiego, czego się nie należało uczyć. Uczyłem się kłamać, uczyłem się kraść, uczyłem się szachrować. W tych dostawach tego bimbru, no rzecz jasna, nawiązałem różne tam, powiedzmy, znajomości i się przekonałem, że to wszystkie, powiedzmy, ci wszyscy, albo przynajmniej w olbrzymiej większości, to są strasznie cwaniacy, którzy kantują na każdym kroku, oszukują innych, żeby tylko, powiedzmy, na tym wszystkim porządnie zarobić. Nie bardzo mi się to podobało, no ale jak to mówią, jak wejdziesz w rony, to krasz tak jak i oni. Nic nie mówiłem, robiłem swoje. Jako chłopcy zaczęliśmy gromadzić, zaczęliśmy tam różne historie tworzyć i prócz, powiedzmy, tego okresu, jak się, powiedzmy, coś sprzedawało, coś przenosiło, czy coś robiło, to mieliśmy sporo własnego czasu. No i zaczęliśmy robić różne hece. No, rzecz jasna, nasze całe zabawy ograniczyły się do pobycia w lesie Bielańskim. Las Bielański się dla nas stał wszystkim. Stał się domem, stał się miejscem wypoczynku, stał się miejscem zabaw, miejscem, gdzie omawiano różne rzeczy i różne sytuacje, co i jak można robić. No stał się wszystkim, prawda? Rzecz jasna, on był zupełnie różny od tego Lasu Bielańskiego, który jest w chwili obecny. Wówczas można było być wszędzie, nie było wytyczonych ścieżek, nie było, powiedzmy, wydzielonych jakichś tam rewirów, gdzie nie można wchodzić. Wszędzie dostępny był, zresztą był zupełnie różny, był taki trochę półdziki. No i to nasze dziecięce życie zaczęło się koncentrować właśnie tam. Jasne, że nie uszło naszej uwadze i to, że zaczęły dość głośne być sytuacje, że jest ruch podziemny, że jest, powiedzmy, konspiracja, no, że są obozy koncentracyjne, że są więzienia. Jeszcze łapanek w tym czasie takich nagminnych nie było. To się od 1941 roku zaczęło, tak na dobrą sprawę. Chłonęliśmy tą wiedzę potrzebną i niepotrzebną, ale stawaliśmy się z dnia na dzień coraz bardziej dorośli. W wieku 13 lat ja już czułem się na tyle dorosłym, że mogłem powiedzieć, że już i za siebie, i za wszystkich innych odpowiadał, chociaż to było nieprawdą, bo daleki byłem od tego, no ale takie samo poczucie było. No wojna rzecz jasna powodowała szybkie dorastanie dzieciaków do stanu, powiedzmy, dorosłego. Ja na swoim doświadczeniu tego doświadczyłem. Już jako dorosły zacząłem się rozglądać za szeregiem innych możliwych spraw, które trzeba było robić. No i wpadłem na pomysł, a raczej ten pomysł to mnie podpowiedzieli koledzy, prawda, żeby sprzedawać papierosy. No ale skąd je brać? Okazało się, że to jest bardzo proste. No, w tym czasie papierosów jako takich nie było. Monopol jeszcze ten tytoniowy nie rozwinął swojej działalności, prawda, pod egidą Niemców.
a zapotrzebowanie na papierosy było bardzo dużo. No, zaczęliśmy to robić. Na czym to polegało? Kupowało się liście tytoniowe. Dużo czasu trzeba było, żeby na bardzo, powiedzmy tak, delikatnie pokroić to wszystko. O. Zbieraliśmy pety jakieś gdzieś tam jeszcze. To wszystko się mieszało. I w sprzedaży pojawiły się gilzy takie, prawda? Czyli tutki do doładowania. Były takie maszynki, gdzie się kładło tytoń, przepychało, prawda, i się ładowało. I tak zaczęliśmy robić te papierosy jako swojaki i sprzedawać. No, muszę przyznać, że popyt był naprawdę duży. Były to tanie. Sprzedawałem to na przystankach, sprzedawałem w tramwaju, prawda, sprzedawałem na dworcu. No, a do pewnego czasu. Okazało się, że to jest wszystko za mało na potrzeby. No, podpowiedzieli mi, żebym jeszcze zaczął sprzedawać gazety. Gazety zaczęły wychodzić, że ciasta te, które Niemcy, powiedzmy, preferowali tam, te gadzinówki nasze. Ja jeszcze się na polityce wówczas kompletnie nie znałem, mnie wszystko jedno było. Tak? No i otrzymywałem od kolportera, powiedzmy, tam 100-200 sztuk tych gazet sprzedawałem i 10% od sprzedaży miałem zarobku. To w sumie razem z tych papierosów i z tego, no, dawało jakieś tam, powiedzmy, podstawy do tego, żeby nędznie, ale jeszcze na wszystko starczyło. Ale po pewnym czasie zacząłem słyszeć, że te gazety to jest szkodliwa rzecz. Dlatego, że Niemcy gloryfikują wszystko, co robią i jak robią, a szczególnie swoje wielkie zwycięstwa, prawda, swoją wielką ideę. No, szczenięcym rozumem rozumiałem, że to nie jest najlepsze. I z tych gazet zrezygnowałem, a sprzedawałem je też wszędzie. Sprzedawałem w tramwajach, sprzedawałem na przystankach, sprzedawałem na dworcach. No, gdzie tylko się dało, na ulicy, prawda. O. Jedna z tych elementarnych rzeczy, która przynosiła parę groszy zysku, odpadła. Coś trzeba było nowego robić. Wróciłem ponownie do sprzątania w hali Marymąckiej. No, to już były inne warunki, już tego towaru było znacznie więcej, inny ten towar był, prawda. Zatrudnili mnie tam jako pomocnika przy sprzedaży. Otrzymywałem trochę tych jarzyn, przynosiłem do domu. No i w międzyczasie było tak, że matka zaczęła coś przebąkiwać, że wie, że jakby pojechała na handel, na wieś, to zarobiłaby, bo na wszystko było. No ale na taki handel to trzeba było z jednej strony mieć jakiś kapitał wyjściowy, a w drugie znać realia tego, co się wszystko działo, tak? A więc te zatrzymywania, te rewizje, to wszystko, prawda? Czego matka w ogóle nie doświadczyła, bo siedziała cały czas w domu. Tłumaczyłem jej, że to jest niemożliwe. No, uspokoiła się na pewien czas. Ja z kolei zacząłem robić co innego. Mianowicie wpadłem na pomysł, żeby brać, tak, no teraz to bym powiedział, w komis, no, od tych producentów bimbru jedną czy dwie butelki litrowe tego bimbru. Brałem parę szklaneczek takich po musztardzie, tak, tej wielkości. No i szedłem na Hercelak, to wówczas jeden z największych placów no, handlowych był, prawda. Stawałem, gdzie największy ruch był, i cichutko. Bimber na szklanki. O, chętnych od razu się zjawiło dużo. Ja zarabiałem, powiedziałbym, przynajmniej 100% tego, co płaciłem za ten bimber później, bo oddawałem za to, co brałem, i miałem zarobek. No i dobry już zarobek. No z tym, że trzeba było być bardzo uważnym, bo zarówno ta policja granatowa nasza, jak i Niemcy, którzy tam, powiedzmy, cały czas się kręcili po
po tym targowisku, mogli zahaczyć i zabrać wszystko i można było gdzieś tam trafić. A już było coraz głośniej, że nie tylko Pawiak, nie tylko powiedzmy Gęsiówka, ale i obozy koncentracyjne. No ale tak przez pewien czas, powiedzmy, udawało mi się. Cała ta moja banda, z którą ja byłem, ja już ją będę nazywał bandą, bo taką się stała, prawda, Marmącka. Robiliśmy co tylko można, różne kawały, ale zaczęliśmy robić i rzeczy dobre. Mianowicie coraz częściej pojawiały się, powiedzmy, osoby, którym albo aresztowano w domu, albo aresztowano na ulicy i zostawały same bezradne, bez niczego. Zaczęliśmy im pomagać w różny sposób, prawda. No, to już były dobre czyny. Z biegiem czasu do tej naszej bandy włączyło się parę dziewcząt tam z Marmontu. Bardzo fajne dziewczyny, lepsze nawet niż niektórzy chłopacy. Wow. Zaczęliśmy, ja miałem akurat styczność i znajomość z paru chłopakami z Bielan i zaczęliśmy tak, powiedzmy, pomału się łączyć Bielany z Marmontem. Tym, powiedzmy, całym pierwszym kontaktem z Bielanami był mój taki, powiedzmy, znajomy, powiedziałbym, kolega nieco starszy, miał na imię Gapek. Mieszkał na ulicy Cegłowskiej. Okazało się, że oni mieli też taką grupę chłopaków, która tam dominowała, może nie na całym, ale im się zdawało, że wszędzie. No i połączyliśmy się. Już była taka banda marmącko-bielańska, która nie dawała sobie w kaszę dmuchać. W tym czasie na terenie dawnego tego CIF-u, tu od strony podleśnej, całe tereny zostały, powiedzmy, przez Niemców, a może nie tyle przez Niemców, ale przez Niemców, powiedzmy, nadzorowane, zagospodarowywane i tam były pomidory, kapusta i wszystko inne, jakieś tam jarzyny na dużej, dużej przestrzeni. No, to się stało polem naszych podchodów i stamtąd trochę rabowaliśmy tego wszystkiego. Po prostu kradliśmy na potęgę. Dotąd, dokąd Niemcy się nie zorientowali, bo my robiliśmy podkopy pod siatką, nieraz robiliśmy dziury w siatce, wchodziło się na kradło i w nogi. Niemcy później zaostrzyli, powiedzmy, tą ochronę tego wszystkiego. Zastrzelili nam jednego chłopaka i skończyło się Eldorado. Skończył się węgiel, skończyły się rabunki na dworcu z wagonów. Pozostał jednak bimber. Nie uprawiałem ten proceder. Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie. Wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się.